Za moim plecami jest realizowany remont wiaduktu nad ulicą Globusową. Choć de facto to jest gruntowna przebudowa, wyburzenie i postawienie zupełnie od nowa, jak trasy Łazienkowskiej. O tym, jak to teraz powstaje, w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemem z Nosz. I znajdujemy się właśnie nad stacją kolejową Warszawa-Włochy, w warszawskich inwestycjach, więc nie będę Wam mówić o tej stacji kolejowej, tylko o tym, co się znajduje na krańcu peronów, czyli ulica Globusowa, właściwie to, co się znajduje nad ulicą Globusową. Są tutaj wiadukty linii kolejowej i wiadukty drogowe. Jeden z tych wiaduktów jest aktualnie całkowicie przebudowany. Całkowicie to oznacza wyburzany i stawiany od początku od zera. Tak samo jak wiadukty trasy Łazienkowskiej były w zbyt złym stanie, żeby całkowicie cokolwiek przy nich robić, tylko trzeba było je postawić od nowa. Podobnym przykładem jest wiadukt ulicy Marywilskiej, z tym, że tam inwestycja przez problemy energetyczne nie została jeszcze całkowicie zakończona. Natomiast faktycznie prace tutaj już trwają od lutego tego roku i mają się zakończyć w styczniu 2024, bo 11 miesięcy ma trwać cała ta inwestycja. Ale może trochę dowiedzmy się więcej historii, czemu ta konstrukcja musiała być całkowicie przebudowana od zera. Tak, zaczynając od historii i od początku, wiadukt nad ulicą Globusową został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Niemal 60 lat użytkowania odbiły się na jego kondycji. Upływający czas i intensywna eksploatacja spowodowały, że nadawał się on wyłącznie do kapitalnego remontu. Duży wpływ na jego zły stan techniczny aktualny miały uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość pod wiaduktem. Również uszczelnienia nie wytrzymały próby czasu. Przeciekająca woda powoli, lecz konsekwentnie naruszała betonowo-stalową konstrukcję. Do tej pory obiekt nie przechodził gruntownych remontów. W latach 1979-1985, 2001 wykonywane były wzmocnienia podłoża gruntownego, a właściwie w ostatnich latach zostały ustawione dodatkowe podpory. Tymczasowe rozwiązania jednak przestały wystarczać, dlatego zdecydowano o kapitalnym remoncie i to aktualnie się w tym miejscu dzieje. To wszystko to jest jedna gruntowna przebudowa części drogowej, bo część piesza pozostała tak jak jest i na razie jeszcze jej nic nie rusza. Sama konstrukcja drogowa, którą tutaj widzimy, została wyburzona w ostatnich miesiącach, a teraz są już na nie montowane, właściwie wszędzie są już zamontowane dźwigary. Dźwigary to są te wielkie stalowe bele, które tutaj widzimy i ciągną się nad całą konstrukcją. To one roznoszą całe obciążenie na wiadukcie na podpory. Podpory, które są tutaj dwie główne, czyli oczywiście przyczółki po prawej i po lewej stronie, po stronie wschodniej i po stronie zachodniej, patrząc oczywiście na ujęciu. Natomiast podpory też nie były w złym stanie. Wiadomo, oczywiście było od początku, że trzeba je wzmocnić całkowicie, natomiast kiedy faktycznie rozpoczęły się prace, okazało się, że one są w dużo gorszym stanie niż zakładano. I dlatego wszystkie podpory po jednej i po drugiej stronie trzeba było całkowicie usunąć, wyburzyć i postawić zupełnie od nowa. To oczywiście też odbiło się na utrudnieniach, jeżeli chodzi o samą ulicę Globusową. Jak widzicie, przejazd się odbywa tylko i wyłącznie jedną częścią, bo same ściany musiały być skute w związku z budową właśnie nowych podpór, które musiały być wybudowane oczywiście też w głębszych częściach tejże całej konstrukcji. Dlatego też ruch samochodowy był przerzucany konsekwentnie z jednej w drugą stronę. Tak samo ruch pieszy z tego balkonika, który się ciągnie na całej długości, musiał być przerzucany z jednej na drugą stronę. No i tak teraz to powstaje. Ruch na górze jest całkowicie wstrzymany. Są oczywiście objazdy, autobusy jeżdżą zastępczymi objazdami, żeby móc się którejkolwiek przejeżdżać. Na drugą stronę ulica Świerszcza i ulica Potrzebna w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Piesi mogą się dostać, natomiast co ważne, również są teraz gorsze dojazdy na te dwie drogi dojazdowe do ulicy Świerszcza i Potrzebnej z ulicy Globusowej. Te dwie drogi się zaczynają się tutaj w prawo skręcając. Kiedyś nimi jeździły autobusy, teraz są to drogi ślepe, więc po prostu faktycznie ruch został wprowadzony tam dwukierunkowych, ale to na pewno nie jest nic bezpiecznego w tymże miejscu. No i tutaj widzimy montaż, faktycznie dźwigary są. Niedługo będzie faktycznie powstawać już na tym konstrukcja cała betonowa.
na której to będzie powstawać nowa część, jeżeli chodzi o nową nawierzchnię. Wszystko ma się zakończyć w przeciągu 11 miesięcy, więc 11 miesięcy licząc oczywiście od lutego, no to mniej więcej wychodzi nam styczeń 2024, więc niedługo się wszystko skończy. Część pierwsza jest cały czas dostępna i w ogóle nie rozpoczęła się jeszcze z przebudową, więc tutaj pozostajemy z pytaniem, czy faktycznie też cokolwiek się przy niej będzie działo, czy tylko łącznie część drogowa zostanie całkowicie przebudowana. Co ważne, nowa konstrukcja będzie mniej więcej w takim samym układzie, tam oczywiście nic większego się nie zmieni, natomiast to nie oznacza, że nic się nie zmieni. Będzie pozostawiona teraz rezerwa na drogę rowerową, która w przyszłości będzie mogła powstać właśnie wzdłuż ulicy Potrzebnej i ulicy Świerszcza. Mówię w przyszłości, bo na razie nic się jeszcze w tym aspekcie nie będzie działo. Co ważne, sama przestrzeń zielona, która się znajdowała na wiadukcie, też była elementem, który dewastował i niszczył samą konstrukcję, więc ona tutaj nie wróci tak, jak to wyglądało wcześniej, tylko i wyłącznie będzie w donicach zamontowana na samej nowej konstrukcji, więc to wszystko musi być tak zrealizowane, aby po prostu to niszczyło i żeby kolejny wiadukt mógł dużo dłużej przetrwać w tymże miejscu. Miejmy nadzieję też, że będzie lepiej i konsekwentniej naprawiany. Co ważne, co ciekawe, po drugiej stronie mamy kolejny wiadukt, który jest z kolei niewykorzystany. Mamy też tam część pieszo i rowerową, z tej części już faktycznie osoby korzystają, natomiast tam jest dużo większa płyta, na której w przyszłości może jakaś droga powstanie. Albo jakaś kolejna linia kolejowa. Co do pociągów, raczej wątpię, żeby tam wróciły. Natomiast co do samochodów, jakaś nowa ulica w tym miejscu. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, po co to zostało wybudowane. Dalej to jest niewykorzystywane. I sam nie jestem w stanie zbytnio znaleźć informacji, po co to w tym miejscu powstało. Na pewno część w komentarzach, część osób z Was to wie, więc w komentarzach się tego za chwilę dowiem. Natomiast jestem ciekawy, bo w sumie od dawna ta konstrukcja w tym miejscu mnie zastanawiała, czemu tam jest to, a nie jest całkowicie wykorzystane. Tak samo mnie zastanawia cały czas, czemu budynek dworcowy PKP w Łochonie został przebudowany, czemu elementy zabytkowe, które tam się znajdują, też nie są odsłonięte i pokazywane. To wszystko niestety w tym miejscu niszczy i ogólnie Włochy tutaj nieładnie się prezentują, jeżeli chodzi o przestrzeń wizualną. Nowe osiedla powstają, stare budynki niszczą, a drogi rowerowe są budowane, ale niekompletne. Jednym z elementów jest oczywiście właśnie ulica w tym miejscu, bo ta ulica, która się tutaj ciągnie, czyli ulica Globusowa, kończy się pod właśnie linią kolejową, ale co ważne, nie ma tutaj przejazdu rowerowego. Choć co prawda są przestrzenie dla pieszych, którymi mogą się przedostać z jednej na drugą stronę, jednakże one są dosyć małe i to jest bardzo niepraktyczne i niebezpieczne przemieszczanie się tam rowerami czy innymi środkami transportu osobistego. Co ważne, na dole jest duży ruch samochodowy, bo to są dwa pasy w jednym i w drugim kierunku i jeżdżą też autobusy, więc to też jest nieprzyjemna przestrzeń. A dwie drogi rowerowe kończą się tutaj z jednej i z drugiej strony, właściwie nie tylko i wyłącznie dwie, bo jest ich więcej, to jest miejsce, gdzie po prostu wszystkie drogi rowerowe się kończą i nie są jakkolwiek połączone w jedną całość i tkanka miejska tutaj się po prostu całkowicie rozwala. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to wszystko będzie połączone i nie będziemy mieli tak bardzo odseparowanych części miasta, które są tak blisko siebie, a przydałoby się, bo stąd dużo osób jeździ na przykład w kierunku ulicy Nowa bezpośrednio z Bemowa. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film pojawi się za 2 miesiące. Film powstał przez Wasze komentarze, które pisaliście, żebym w końcu nagrał jakiś film o tej inwestycji. I no i nagrałem. I jak zawsze zachęcam Was do zostania patronem Avizynosza. Link w opisie. Cześć!